Koniec zimy, a początek wiosny to najlepszy czas, aby przeprowadzić serwis w rowerze tak, żeby on później nie zawiódł nas wtedy, kiedy najbardziej go potrzebujemy. Oprócz tego serwisy robimy po to, aby rower służył nam jak najdłużej, no i przy okazji podnosimy też jego ewentualną wartość od sprzedaży. Pacjentem będzie moja prywatna zjazdówka, czyli Specialized Demo, jaką możecie znać z tego odcinka. Wiadomo, jest to mój prywatny rower, więc jeżdżę na nim na co dzień i mniej więcej wiem, czego można się spodziewać po tym serwisie, ale też nie będę zaskoczony, jeśli dojdą jeszcze jakieś nowości, o których sam nawet nie wiedziałem. No bo w końcu nazwa kanału zobowiązuje. Ciężki handel. Rower mam już na wieszaku. Moim podstawowym zadaniem, jakie sobie założyłem, to przegląd łożysk. Pojeździłem tym rowerem jakieś pół roku, no i chyba nadszedł już ten moment, że te łożyska trzeba wymienić. Prawdopodobnie już po zdjęciu kół i tylnego amortyzatora będę w stanie ocenić, jak ten tył pracuje. Drugą taką sprawą, która mnie troszkę irytuje, to jest dziwne działanie klamki, tak jakby troszkę wolno odbija. Też ten hamulec zaczął się częściej zapowietrzać niż normalnie, dlatego te klamki idą do wymiany. Rama rozebrana, pora wyciągnąć łożyska z wszystkich jej elementów. Na początek idzie ten tylny rocker. Tu jest taki patent, że on jest połączony ze sobą błotnikiem. Rozłączamy to w ten sposób. Tu oczywiście jeszcze jest śruba, która była zgubiona. A z drugiej strony jest jeszcze jedna, ale może nie trzeba będzie jej odkręcać. Dobra, wrzucam to wimadło, no i działam. Okay, mam wyciągnięte łożyska z tych dwóch elementów. Pora teraz na ten element. Tutaj design został troszkę zmieniony i pomiędzy te dwa łożyska wsadzony jest taki element, który je odgradza. I dzięki temu można je łatwo wybić. Zaraz pokażę Wam, w jaki sposób. Mam taki specjalny wybijak do małych łożysk. On sobie tu pasuje. I w ten sposób mam wyciągnięte łożysko, wychodzi mi ta tulejka i z drugiej strony już mogę bez bicia po prostu je wycisnąć. Ok, wyciągłem już większość łożysk z tych elementów ruchomych ramy. Pozostaje mi wyciągnąć te łożyska, które jeszcze tkwią w samej ramie. Jest ich dokładnie 4, no i teraz się za to zabieram. No i łożyska mam wyciągnięte, tak się prezentują. Ja na moim Instagramie powiedziałem, że jest ich 18 w 4 różnych rozmiarach. Pomyłka, poprawka, jest ich 20 w 5 różnych rozmiarach. Nie policzyłem tych dwóch łożysk do truniona. Tak wyglądają wszystkie elementy. Jest to dość skomplikowane, ale muszę przyznać, że robotę tą robiło się dużo łatwiej niż w poprzednich generacjach. Tam to był naprawdę meksyk, a tu jest nawet w miarę łatwo to wszystko wydostać. Łożyska z ramy już wyciągnięte i zamówione. W czasie oczekiwania pora na serwis przedniego amortyzatora. Jestem trochę chory,
gardło boli, osłabienie, no ale cóż, nie ma narzekania, przyszły nowe łożyska, więc trzeba zamontować je do ramy. No i mamy łożyska wciśnięte w ramę. Mamy to wszystko poczyszczone, łożyska powymieniane. Tu już nawet założyłem tulejki. Wszystkie te elementy mam poczyszczone. No to do dzieła. Rower, powiedzmy, że mam poskładany. Najgorsze już mam na pewno za sobą. Kurczę, nigdy w życiu nie składałem rowera, który jest aż tak skomplikowany. Całe to zawieszenie mogłoby przysporzyć nie lada kłopotu, chcąc złożyć go bez diagramu. Na pewno by się dało, ale po raz pierwszy składałem tylny zawias z użyciem diagramu, po prostu żeby być na 100% pewny, że to poskładam dobrze. Mimo tego, że wszystko miałem rozłożone po swojemu, to i tak posłużyłem się instrukcją, no żeby tutaj czegoś, kurczę, nie odwalić. A naprawdę, powiem Wam, no i jest tutaj co robić przy tym zawiasie. Składam ten rower w całość, wrzucam amortyzator i wymieniam jeszcze klamki. Oprócz wymienionej klamki czeka mnie jeszcze wymiana przewodu. Nie wiem, czy to tu widać, ale ten przewód się tutaj poci. No i jest z tego lipa. No. Tu jest takie przetarcie i występuje zapocenie. Przewód jest do wymiany. Kurde, mam nadzieję, że mam taki w garażu, bo jak nie, no to rower jutro będzie uziemiony. Niestety zabrakło mi baterii, żeby nagrać do końca składanie roweru, ale za to mam parę ujęć z testów na bikeparku. Jestem zadowolony z efektów serwisu, zawieszenie jest wyczuwalnie bardziej czułe, a hamulce działają praktycznie na dotyk. Przy okazji wymieniłem też support, no i ten nieszczęsny przewód hamulcowy. Dajcie znać w komentarzach, co wy serwisowaliście w ostatnim czasie. Nagrałbyś mi, Grzesiu, jakiegoś followa? Sprzęt odpalony? Dobra.
Co myśmy narobili? Ja pierdolę. Co teraz? Nie wiem, panie. Dobra, no to bokiem, nie? Ale myślałem, że będzie bardziej mokro tutaj. Ja też. Ale pan coś wytrącił tutaj. Chciałeś mnie zabić. Kurwa, bo ja nie doleciałem przodem. O, serio? Praktycznie. A się tak, wiesz, na górę lądowania przodem, no nie? No mi całe koło zostało, ale...